CEO wiedzieliśmy o UFO 50 lat temu? Jaką wiedzę posiadało polskie społeczeństwo na temat zjawisk niezidentyfikowanych obiektów pozaziemskich? Za przykład może nam posłużyć artykuł Andrzeja Donimirskiego z 1974 roku, który został opublikowany w 76. numerze Trybuny Robotniczej, dzienniku, który w ówczesnym czasie wydawany był w nakładzie przekraczającym 1 000 000 egzemplarzy. Posiadam dowody wykluczające wszelkie racjonalne wątpliwości, iż nasza planeta znajduje się pod czujną obserwacją inteligentnych istot pochodzących z Wszechświata. Tak zwane latające talerze są rzeczywistością. James Harder, Uniwersytet Berkeley w USA. Omawiając problem kontaktów z mieszkańcami kosmosu, nie sposób pominąć sprawy tak zwanych latających talerzy. Według języka angielskiego, UFO, czyli Unidentified Flying Object, to jest niezidentyfikowany obiekt latający. Od wielu już lat nadchodzą ze wszystkich prawie krajów świata wiadomości i meldunki o obserwacjach nierozpoznanych obiektów latających, które dokonują różnych manewrów na niebie, zbliżają się lub oddalają, zawisają nieruchomo nad ziemią, przechodzą do nagłych zwrotów itd. Świadczyłoby to z jednej strony, że obiekty te kierowane są przez istoty inteligentne, z drugiej, że ich techniczne możliwości są niewspółmiernie wyższe od tych, jakimi w tym zakresie dziś dysponujemy. Wszystko to prowadziłoby do wniosku, iż urządzenia te są pochodzenia pozaziemskiego. Profesor dr Ziegel z Uniwersytetu Moskiewskiego wypowiada się następująco. Przypuszczenie, że obiekty UFO pochodzą z kosmosu i są statkami przybyłymi z innych planet, powinno być wreszcie dokładnie rozpatrzone. Jest bowiem bardzo istotne, żebyśmy wypracowali sobie właściwy pogląd na ten temat. Każda więc informacja związana z latającymi talerzami winna być bardzo dokładnie, w sposób naukowy, pozbawiony jakichkolwiek emocji, zbadana. Zarówno bowiem przedmiot tych badań, jak i ich cel są tak poważne, że wymagają przede wszystkim solidarnej współpracy międzynarodowej i dzielenia się uzyskanymi w tym względzie doświadczeniami. Systematyczne badania nad problemem UFO rozpoczęto, w zasadzie w wielu już krajach. I tak na przykład. W Związku Radzieckim. Po dłuższym okresie sceptycyzmu powołano specjalną komisję, która zajęła się studiami nad tym fenomenem. Na terenie ZSRR obserwacje na większą skalę datuje się mniej więcej od roku 1960. A oto niektóre, ważniejsze z nich. Dnia 1 lipca 1964 roku docent Zajcew obserwował UFO z pokładu samolotu Tu-104, lecącego z Moskwy do Leningradu. 24 września 1965 roku astronom geodeta profesor Ciechanowicz widział UFO nad terenem Gruzji. 17 czerwca 1966 roku inżynier geofizyk Kryłow był świadkiem zjawienia się UFO nad północnym Kaukazem. Analogiczne sprawozdania z obserwacji nieznanych obiektów latających napływały z obwodów Murmańskiego, Gorkowskiego, Charkowskiego i innych. W Stanach Zjednoczonych. Także do mniej więcej roku 1960 uznawano UFO za mistyfikację. Autorytatywne wypowiedzi i publikacje na ten temat usiłowały wykazać, że te latające talerze realnie nie istnieją, są tylko mirażami, względnie złudzeniami optycznymi itd. Napływające zaś w tym względzie informacje i meldunki opisują zjawiska naturalne, które na przykład wywołane być mogą przez obłoki, balony, latawce, ptaki, względnie przez niezbadane jeszcze fenomeny natury, jak na przykład tak zwany piorun kulisty. Następnie jednak stanowisko to uległo w USA radykalnej zmianie i rozpoczęło systematyczne badania naukowe oraz zbieranie danych. I tak na przykład opublikowano tak zwaną Błękitną Księgę na temat latających talerzy, w której między innymi stwierdza się, że w latach 1947-1967 zanotowano na terenie USA 11108 wypadków pojawienia się różnego rodzaju nieznanych obiektów latających. Po bardzo szczegółowej analizie wyeliminowano z tego aż 10432 wydarzenia, które uznano jako pochodzące z obserwacji zjawisk naturalnych wspomnianych powyżej. Pozostało więc naukowo zbadane i zweryfikowane 676 obserwacji dotyczących obiektów, których zarówno pochodzenia, jak i natury nie można było w żaden sposób wyjaśnić. We Francji. Badania nad UFO rozpoczęto mniej więcej od roku 1954.
Od tego czasu ukazywały się w prasie francuskiej wiadomości o zjawieniu się nieznanych obiektów latających na terenie niemal całego kraju. Uczony francuski Aimé Michel wpadł na pomysł naniesienia na mapę Francji punktów, w których zaobserwowano UFO. Metoda ta zastosowana do poszczególnych i kolejnych dni wykryła, że UFO pojawiały się generalnie wzdłuż linii prostych. I tak na przykład obserwacje z jednego dnia, to jest 14 listopada 1954 roku, poczynione na dystansie 130 km w 5 wypadkach ułożyły się na mapie wzdłuż linii prostej, przy czym zgodność opisów UFO obserwowanych przez świadków zamieszkałych w różnych miejscowościach i nieznających się wzajemnie była stwierdzona. Dalsze badania udowodniły na przykład ułożenie się obserwacji z innego dnia na linii prostej długości 460 km. Zbiór prasowej dokumentacji i map z naniesionymi punktami oznaczającymi przeloty UFO nad Francją w 1954 roku znajduje się w książce Aimé Michela pod tytułem Tajemnicze obiekty na niebie. Po przestudiowaniu całego ogromnego materiału, pod kątem tych rewelacyjnych obserwacji, można stwierdzić, że zdecydowana większość pojawień się UFO usytuowana była wyraźnie wzdłuż linii prostych. Linie te były jednak aktualne tylko przez 24 godziny. Bowiem po upływie około doby, dany układ linii prostych zmieniał się na zupełnie inny układ linii prostych aktualnych przez następną dobę. Wniosek z tego, że te nieznane obiekty latające, czyli UFO, zdają się być kierowane jakąś nieznaną nam inteligencją. Odkrycie Aimé Michela zostało sprawdzone w USA. Równie i tam obserwacje UFO układały się w liniach prostych, co potwierdza sugerowany już kilkakrotnie wniosek, że UFO są realnymi obiektami ukazującymi się w przestrzeni, a nie tylko w wyobraźni świadków. W Polsce Janusz Tchor wydał w roku 1961 obszerną monografię pod tytułem Latające talerze, wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, 1961 rok, w której szczegółowo rozpatruje zagadnienia UFO w ujęciu historycznym, geograficznym i astronomicznym, a nawet próbuje on snuć rozważania na temat budowy i zasad działania silników tych urządzeń. Janusz Tchor przytacza szereg faktów wynikających z obserwacji UFO przeprowadzonych w Polsce i na świecie, nie tylko przez osoby prywatne, ale także przez jednostki wojskowe, obserwatoria astronomiczne itd. Załącznikiem do pracy Tchora jest obszerna lista obserwacji dziwnych zjawisk na niebie w ostatnich 150 latach, to jest od roku 1802 do II wojny światowej. Lista ta została zestawiona przez tego autora według książki The Books of Charles Fort, wydanej w Anglii w 1941 roku. Poza tym problem pojawiania się nieznanych obiektów latających wcale nie jest nowy. W niektórych przekazach historycznych z okresu średniowiecza, a nawet starożytności, napotkać można na wzmianki świadczące o obserwowaniu przez naszych dalekich przodków podobnych obiektów. Ogromne zainteresowanie na przykład wywołuje do dziś pochodzący z XV wieku przed naszą erą papirus znajdujący się w zbiorach Muzeum Watykańskiego, w którym mowa jest o tym, że nad Egiptem, na oczach całego ludu wojska, a nawet samego faraona, niespodziewanie pojawił się płonący krąg, którego średnica wynosiła w przeliczeniu na dzisiejszy system miar około 45 metrów. Zapis mówi dalej, że w okresie następnych kilku dni takich płonących kręgów pojawiło się znacznie więcej i świeciły one jaskrawiej od światła słonecznego. Wszystko, co właściwie wiemy dotychczas na temat UFO, sprowadza się do następujących wniosków. UFO obserwowano w różnych wymiarach i kształtach, najczęściej jednak w postaci latających dysków. W czasie lotu UFO zmienia swe kolory, co jest szczególnie widoczne w nocy. Kolory są przeważnie czerwone, żółte, niebieskie lub fioletowe. Poruszanie się UFO w przestrzeni odbiega znacznie od zasad poruszania się naszych, ziemskich, obiektów latających. Mogą one bowiem wzbijać się nagle pionowo w górę, zawisać nieruchomo przez dłuższy czas w powietrzu, dokonywać nagłych, bardzo szybkich zwrotów oraz poruszać się z prędkością dziesiątek tysięcy kilometrów na godzinę. Zaobserwowano UFO bazy, wchłaniające lub wypuszczające mniejsze rozmiarami UFO w kształcie dysku. Zaobserwowano wielokrotnie, że pojawienie się nad daną okolicą lub obiektem UFO powoduje pewne charakterystyczne objawy czy okoliczności, której bezpośredniej przyczyny nigdy nie ustalono, a mianowicie na przykład zatrzymanie się silników samochodów, nagłe gaśnięcie reflektorów, nagrzewanie się urządzeń, zwęglanie materii organicznej i tym podobne. W niektórych krajach systematyczne obserwacje miejsc ukazywania się UFO.
naniesione na mapę danego kraju, układają się wzdłuż linii prostych. I to z początku na jednej, następnie na dwóch, potem na coraz większej ilości prostych, aż do utworzenia się centrum w postaci jednej gwiazdy z rozchodzącymi się promieniami. Nigdy nie zaobserwowano ani nie usłyszano w zasadzie działania jakichkolwiek silników napędzających pojazd. Poruszanie się UFO zdaje się przywodzić myśl, że nie podlegają one lub podlegają one w znacznie słabszym stopniu ziemskiemu przyciąganiu tak zwanej grawitacji. Wszystkie te tak bardzo charakterystyczne cechy tych niezidentyfikowanych obiektów nie dadzą się wytłumaczyć z punktu widzenia stanu naszej, ziemskiej techniki czy technologii. Niektóre bowiem z obserwacji, szczególnie nielicznych bardzo wypadków lądowań UFO, są absolutnie nie do wytłumaczenia, gdybyśmy założyli, że są to urządzenia pochodzenia ziemskiego. Czym więc są albo czym mogą być owe latające talerze? Czy jak przypuszczają niektórzy, są one utrzymywanymi dotąd w tajemnicy obiektami wojskowymi? Czy są wynikiem zaburzeń względnie złudzeń optycznych? Czy też są one automatycznymi sondami kosmicznymi, przysłanymi tu z innych planet? Albo wreszcie, co wydaje się z jednej strony najmniej prawdopodobne, z drugiej zaś najbardziej logiczne, są one statkami kosmicznymi, o innej zupełnie nieznanej nam budowie, kierowanymi przez rozumne istoty. Bo nie powinniśmy zapominać o tym, że w okresie wielu setek milionów lat istnienia życia na naszej Ziemi, istoty z innej, znacznie bardziej w swym rozwoju zaawansowanej cywilizacji, mogły nas już wielokrotnie odwiedzić. A szczególnie interesujące dla tych nieznajomych byłoby prześledzenie ostatnich kilku tysiącleci rozwoju ludzkości. Reasumując, jedno wydaje się pewne, niezaprzeczalne, realne istnienie niezidentyfikowanych obiektów latających. Mimo to UFO stanowią dla nas nadal wielką zagadkę. Przy próbach jej rozszyfrowania najwięcej danych wskazuje na to, że jak już powiedziano, chodzi tu chyba o statki przybywające do nas z przestrzeni kosmicznej. Oczywiście, mogą to być automaty lub zdalnie sterowane obiekty, w których nie znajdują się żadne żywe istoty. Coraz bardziej też zaczyna torować sobie drogę hipoteza, iż siłą napędową UFO jest wytwarzane przez nich sztuczne, lokalne, pole grawitacyjne. Chodzi tu o tak zwaną antygrawitację, czyli emitowanie pola sił redukujących lub poważnie zmniejszających ziemskie przyciąganie. Aimé Michel w swej wspomnianej wcześniej książce stwierdza, że przyjęcie hipotezy wytwarzania sztucznych pól grawitacyjnych przez UFO wyjaśnia wiele z zaobserwowanych ich cech, jak na przykład gwałtowne przyspieszenia, zdolność manewrowania przy wielkich szybkościach, brak jakiegokolwiek odgłosu pracy silnika, zdolność utrzymywania się w pozycji nieruchomej bez względu na wysokość itd. Ten wynalazek sztucznej grawitacji lub antygrawitacji byłby także najwyraźniejszym dowodem olbrzymiego zaawansowania technicznego wysyłającej statki UFO nieznanej cywilizacji. Na Ziemi bowiem problem ten nie został dotychczas na razie nawet teoretycznie rozwiązany. Gdyby udało się go rozwiązać, wynalazek ten o wiele szczebli przewyższyłby nasze dotychczasowe osiągnięcia w rodzaju wytwarzania energii jądrowej, czy nawet prób z antymaterią. Obecnie jednak nie dysponujemy jeszcze ścisłą wiedzą odnośnie grawitacji. Profesor Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu w Toruniu pisze: pomimo, że prawo ciążenia powszechnego jest jednym z najdawniejszych odkrytych praw przyrody, istota grawitacji nie jest dotychczas całkowicie jasna. Skoro wkoło każdej masy istnieje pole grawitacyjne, wydaje się rzeczą naturalną, że każda zmiana wielkości lub rozmieszczenia tych mas powinna powodować zmiany w polu grawitacyjnym tych mas i zmiany te powinny się rozchodzić ze źródła we wszystkich kierunkach na zewnątrz. A zatem jesteśmy skłonni polu grawitacyjnemu przypisać własność sprężystości i przenoszenie się zaburzeń pola grawitacyjnego uważane za rodzaj fal, którym nadajemy nazwę fal grawitacyjnych. Próby wykrycia fal grawitacyjnych podejmowane są od kilku lat. Jedną z konsekwencji wysyłania fal grawitacyjnych byłaby utrata masy przez ciało emitujące te fale. Wilhelmina Iwanowska, Astronomia Współczesna, Toruń 1971 rok.